Jeżeli ta ustawa by obowiązywała już na rok 2011 i obowiązywałby ten przelicznik, ten, który przygotowaliśmy w projekcie, nasze ustawy to płaca minimalna na rok 2011 musiałaby być na poziomie 1592 zł. Czyli nie jest to takie, że tak powiem, rozdawnictwo. Jest to projekt naprawdę sensowny w powiązaniu z ekonomią. Jeżeli PKB jest mniejsze niż 3 punkty, wtedy jest konstans. Nie idzie to do przodu, wtedy normalnie negocjujemy na Komisji Trójstronnej, idzie na Rady Ministrów, przygotowane jest rozporządzenie. Także tutaj chcemy i stworzyliśmy mechanizmy, które doprowadzą naszą płacę minimalną, oczywiście jeżeli sytuacja ekonomiczna w Polsce pozwoli, jak najszybciej do poziomu 50%. Na tym w żadnym stopniu nie ucierpi budżet państwa, bo przede wszystkim chodzi o to, że jeżeli są większe wynagrodzenia, to jest większy popyt, a w przypadku minimalnego wynagrodzenia to ten pracownik, który za ciężką swoją pracę przez cały miesiąc otrzyma minimalne wynagrodzenie, to on z tych pieniędzy sobie nie odłoży na lokatę. To są wszystkie pieniądze, które idą na podstawową konsumpcję, czyli te rzeczy najważniejszej potrzeby, czyli te wszystkie sprawy związane z popytem też będą w Polsce szły w bardzo dobrym kierunku. Budżet państwa zyska, bo przecież czy to podatek dochodowy, czy składka rentowa, czy składka emerytalna będzie wyższa. Tu tylko narzekają pracodawcy. Ale panie redaktorze, jeżeli za rok 2010 zysk pracodawców netto, przedsiębiorców w Polsce był na poziomie około 90 miliardów złotych, nie zysk, który był wrzucony w inwestycje, tylko już na czysto, gdzie pracodawcy go mają na lokatach lub innych lokatach bankowych, to z tego, gdyby przeliczyć naszym przelicznikiem, to by z tych 90 miliardów pracodawcy mieli tylko o 2,5 miliarda złotych mniej.